Na naszych oczach, tu i teraz, następuje pewna zmiana. Coraz więcej krajów zaczyna rozliczać się w walutach narodowych. Są to m.in. Chiny, które od 2020 roku wprowadziły własny system rozliczeń w juanie. Jest to Turcja, Iran, kraje BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa prawdopodobnie pokażą światu nową walutę cyfrową, która stanie się poważnym konkurentem handlowym dla dolara. Dochodzą słuchy, że być może w jakimś procencie zostanie ta waluta powiązana z fizycznym złotem bądź fizycznym srebrem.